Cześć wszystkim z tej strony Lelcia. Witam Was bardzo serdecznie w moim podcaście. Dzisiaj nagrywam dla Was 22 odcinek i będzie on o naszej podróży na Cypr, która odbyła się w 2020 roku we wrześniu, czyli niecały tydzień temu. Mam zamiar poruszyć temat podróżowania w dobie koronawirusa. Powiem Wam też o tym, co fajnego można zobaczyć na Cyprze, jak smakuje tam jedzenie. No i ogólnie ten podcast będzie miał taką formę mojego monologu, jakbym usiadła sobie z koleżanką na kawie i po prostu opowiadała jej, co tam przeżyliśmy. W czwartek na blogu pojawi się wpis, w którym będziecie mieć linki do wszystkich noclegów, zdjęcia, wyliczone cały kosztory z wyjazdu. Więc was serdecznie zapraszam. Możecie zapisać się do newslettera, aby otrzymać powiadomienia o tym wpisie. Link znajdziecie w opisie podcastu. Moją historię zacznę od tego, że pewnego dnia siedząc w domu i czekając na wyniki badania histopatologicznego, stwierdziłam, że jak już ten cały koszmar z nowotworem się skończy, fajnie będzie gdzieś polecieć. I ja najczęściej lotów szukam tak, że wchodzę na stronę Ryanaira bądź wizera i po prostu szukam, w jakie fajne miejsca są połączenia z Gdańska, i później sprawdzam, kiedy są w miarę niskie ceny. Jeżeli nie ma fajnych destynacji, no to przyłączam się na, Gda na Warszawę i po prostu wtedy szukam lotów z Warszawy. No ale niestety do Warszawy trzeba dojechać, więc zawsze chętniej lecę gdzieś z Gdańska. I akurat weszłam na stronę Wizera. Zobaczyłam, że jest nowe połączenie do Larnaki, a Larnaka znajduje się na Cyprze. No i bardzo mnie ten kierunek zainteresował, ponieważ dużo dobrego słyszałam o Cyprze, moi rodzice z moją siostrą też byli na Cyprze i bardzo chwalili ten kierunek, więc zaczęłam sprawdzać daty. No i stwierdziłam, że na sierpień to raczej tak niebezpiecznie rezerwować, ze względu na to, że no nie wiadomo, czy jeszcze raz nie pójdę do szpitala i czy, czy w ogóle w sierpniu będę mogła gdzieś wyjechać, więc postanowiłam, że polecimy w połowie września. Najtańsze bilety wyniosły nas około 320 zł, i to były bilety uwzględniające tą zniżkę tego klubu, Louis. Oraz zawierające jeden dodatkowy bagaż, bo wiedziałam, że na tydzień, w dwa bagaże, takie malutkie plecaki, to my się na pewno nie spakujemy i jedną walizkę musimy sobie dokupić. Jeśli chodzi o, o tą kwotę, to nie musiałam za to płacić, bo wszystko zostało pokryte z naszego jakby konta WIS, ze względu na to, że w kwietniu mieliśmy lecieć do Niemiec, do rodziny, jednak lot się nie odbył. Przez co Wizer nie zwrócił nam pieniędzy, ale zwrócił 120% kwoty, którą wydaliśmy na bilety, właśnie w postaci takiego vouchera. I my część tego właśnie wykorzystaliśmy, bo mieliśmy tam ponad 600 zł, więc te 300 parę poszło po prostu na bilety na Cypr. Więc ja tak sobie powiedziałam, że nawet gdybyśmy mieli tam nie polecieć, no to trudno. Nie będę płakać, bo jakby za to. W sumie zapłaciłam za to wcześniej, ale nie zapłaciłam za to w tym momencie. Też w ogóle głupie bardzo tłumaczenie, no ale tak to sobie na tamten moment tłumaczyłam. No jednak bardzo liczyłam na to, że polecimy. Sytuacja się zmieniła w międzyczasie, ponieważ jakoś w połowie sierpnia ja oczywiście dostałam pozytywny wynik z, ze szpitala. Dowiedziałam się, że w, w tym najnowszym wycinku już nie ma komórek nowotworowych, więc jestem zdrowa. No ale. Niestety sytuacja y, związana z pandemią się tak zmieniła, że w Polsce zaczęło przybywać zakażeń, no i Cypr przerzucił Polskę z grupy A, czyli grupa A y, bardzo gorąco Was witamy, do grupy B witamy Was równie gorąco, ale musicie na własną rękę zrobić sobie test na COVID przed przylotem do nas. Y, no i zaczęłam wtedy szukać testów. Generalnie one chodziły po jakieś tam 600-700 zł. I to był dla mnie trochę taki koszt, no zbyt wysoki, ponieważ już u dwóch osób to jest ponad 1000 zł. To naprawdę opłacało się machnąć ręką na te bilety i szukać czegoś nowego. Jednak, e, wy podrzuciliście mi pomysł, że w Inwikcie są dosyć, e, są chyba najtańsze badania, ponieważ e, kosztowały 399 zł i nadal tyle kosztują. No, i stwierdziłam, że, za te 800, że te 800 zł jestem w stanie dopłacić, no bo wszystkie bilety w inne kierunki e, dla dwóch osób kosztowały mniej więcej 1000 zł. Więc jak już miałam za bilety zapłacone, no to wolałam zapłacić 800 zł za testy niż 1000 zł za bilety, e, nie wiem, do Grecji. W sumie tylko do Grecji można było chyba lecieć. Cypr jest super miejscem, jeżeli chce się jechać, wypocząć, wygrzać, zobaczyć sporo pięknych miejsc, takich typu plaże, wzgórza, krajobrazy. Też jest bardzo fajny dla osób, które lubią zwiedzać i interesują się historią. My akurat się tym za bardzo na obecnym etapie naszego życia nie interesujemy, więc po żadnych muzeach, parkach, takich związanych z wykopaliskami nie chodziliśmy. I tutaj taka moja mała dygresja. To w sumie ważne jest to, żeby wiedzieć, czego się oczekuje od takich wakacji, bo teraz są jakby hajpowane różne style podróżowania. I najbardziej jest hajpowany taki styl właśnie, że jedziesz i po prostu nie masz chwili dla siebie, wszystko zwiedzasz. Wiesz wszystko o każdym miejscu, musisz zobaczyć każdą atrakcję turystyczną i mniej turystyczną, szczególnie musisz jeszcze odwiedzić te miejsca popularne u lokalsów. No i to jest super, jeżeli ktoś, komuś to sprawia frajdę, dla niego to jest fajny wyjazd i on z tego czerpie jak najwięcej, no to ekstra. Ale wątpię, żeby sporo osób po prostu dobrze się bawiło na takim wyjeździe. I ja dopiero pod koniec wyjazdu sobie uświadomiłam, że przed kolejnym muszę sobie zadać pytanie: jaka jest dla mnie definicja idealnego urlopu w tym momencie, idealnej podróży w tym momencie? Czego ja oczekuję od tej podróży? I po prostu brać to, co chcę z takiego wyjazdu nie robić nic, czego oczekiwaliby ode mnie inni podróżnicy, albo co robiłyby inne osoby, które by akurat na ten Cypr przyleciały, czy w jakiekolwiek inne miejsce. Dlatego to jest taka moja rada dla Was, do Was, bo wiem, że na pewno często śledzicie podróżników, natomiast Wasz styl podróżowania nie musi być taki sam jak styl podróżowania innych. On musi pasować Wam, Wam odpowiadać. Piotrek był po ciężkim okresie i w pracy, i po ciężkiej sytuacji związanej z COVID-em. Ja byłam po covid zie po nowotworze, także raczej znaczy COVID-u nie miałam, ale ogólnie chodzi mi o to, że, że był cały lockdown, ten cały stres. Więc my głównie potrzebowaliśmy chwili dla siebie, chwili ze sobą, odpoczynku, dobrego jedzenia, wina i słońca. No, to taka moja dygresja. Wracając do tego słońca, to tego słońca powiem Wam szczerze, że było za dużo, bo my byliśmy w połowie września i zazwyczaj wybieramy się gdziekolwiek nie jedziemy we wrześniu i na przykład w zeszłym roku we Włoszech, w Napolu, Amalfi, Temperatura była przyjemna, ponieważ było to około 23-25 stopni. Natomiast tutaj było 35. I to już naprawdę była strasznie ciężka do zniesienia temperatura, szczególnie jeśli chcieliśmy robić coś więcej niż leżeć plackiem na plaży. Bo wiadomo, woda fajnie nas ochłodzi, można się skryć pod parasolem, ale jak już przychodziło do tego, że mieliśmy gdzieś iść. To naprawdę było ciężko, bo nie było ani jednej chmurki na niebie i te słońce no po prostu dosłownie paliło. Ale na razie jeszcze chciałabym się przenieść do Gdańska i do dnia naszego wyjazdu, ponieważ mieliśmy niezłą akcję i o tym jest warto opowiedzieć. Ogólnie my jesteśmy strasznie przypołowymi ludźmi, jeśli chodzi o wyloty. Ani razu w sumie nam się jeszcze nie zdarzyło spóźnić na samolot, także on poleciał bez nas. Ale już chyba 3 czy 4 razy mieliśmy takie akcje, że ledwo zdążyliśmy i stres był niesamowity. I tym razem mieliśmy tak samo, mimo że mieliśmy wylot w godzinach popołudniowych, to Elżbieta źle zapamiętała godzinę wylotu i cały czas jakoś tak sobie powtarzałam, że wylatujemy 15.45-15.45. 15 no i w domu siedzieliśmy, pakowaliśmy się. Wszystkie śmieci chcieliśmy wynieść. No, i mówię do Piotra, że nie będziemy wyjeżdżać zbyt wcześnie, w sumie jeszcze zmywarka nam chodziła. No, że poczekamy, aż się zmywarka e, skończy swój cykl. E, chociaż ją otworzymy, nie musimy je rozpakowywać, ale chociaż ją otworzymy, żeby nic tam nie śmierdziało. I e, pojedziemy Uberem na lotnisko. Jak poszłam wyrzucić śmieci, to coś mnie natchnęło, że skąd ja w ogóle wziąłem 15.45, że powinnam to sprawdzić, bo może się mylę. No, i faktycznie otworzyłam bilet, a tam była 15.25. No to yy, wiedzieliśmy już, że zmywarki na pewno nie zdążymy rozpakować. Hmm. Jeśli chodzi o Ubera, no to też nie mieliśmy czasu już czekać po prostu musieliśmy na, na ogniu wychodzić z domu i jechać swoim autem. No i tak też zrobiliśmy. Na szczęście nie było jakichś strasznych korków ale wszystko musiało dziać się dosyć szybko, więc zaparkowaliśmy na parkingu pod samym lotniskiem, który niestety był dosyć drogi i za tydzień zapłaciliśmy stówkę. No niestety. Ale najlepsze było to, że jeszcze sobie wyszliśmy na lotnisku, no i ja stwierdziłam, że mamy jeszcze sporo czasu, więc dążymy pójść do toalety. Później się okazało, że nasze wyjście, nasz gate jest w ogóle na samym szarym końcu że jeszcze musimy przejść przez odprawę celną, gdzie pani do nas powiedziała, że jesteśmy niepoważni, że jesteśmy w ogóle tak późno. No i oczywiście z tamtego miejsca już biegliśmy z naszymi bagażami i wchodziliśmy praktycznie ostatni na pokład samolotu. Ale wyszliśmy, także akcja się dobrze skończyła. Ale naprawdę, no my mamy bardzo często takie akcje. To trochę świadczy o nas, że my jesteśmy nieodpowiedzialni i mamy problem z czasem i z odpowiednim zaplanowaniem sobie tego wszystkiego. No ale takie, takie historie się naszczepiają, ale o dziwo jeszcze nigdy się na samolot nie spóźniliśmy. No i mam nadzieję, że też się nigdy na ten samolot nie spóźnimy. E, jakby tego było mało, to mieliśmy też później kolejną akcję z wypożyczaniem samochodów. Ale pewnie w tym miejscu Was interesuje kwestia tego, jak wygląda lotnisko i lot podczas COVID-u. Więc powiem Wam, że ja jak weszłam na lotnisko w Gdańsku, to się popłakałam. Było po prostu garstka ludzi na odprawę i tam na, na te sprawdzanie, czy nic złego nie przewozimy. W ogóle nie trzeba było czekać, nie było żadnych kolejek. Było mi bardzo smutno. I powiem wam, że się popłakałam, dlatego że jakby poczułam, że troszeczkę zabrano, że ta pandemia zabrała nam troszeczkę taką wolność. Człowiek XXI wieku był mega wolny. Dzisiaj mogłam być w Gdańsku, jutro w Paryżu, pojutrze w Nowym Jorku. A teraz takiej wolności nie mamy. Zostało to ograniczone. Nie wszędzie możemy podróżować, nie możemy się tak swobodnie przemieszczać. No i po prostu z tego powodu mi się zrobiło przykro. Oczywiście cały czas byliśmy w maseczkach i w, e, cała obsługa lotniska również była w maseczce. E, w samolocie również trzeba było być w maseczce i tam też siedzieliśmy w maseczce. Jedynie można ją było ściągnąć do jedzenia bądź picia. E, samolot był zapełniony gdzieś tak w jednej trzeciej, w jednej czwartej, dużo miejsc, naprawdę dużo miejsc było wolnych. E, no i jak dolecieliśmy, to również spotkał nas taki przykry widok, ponieważ lotnisko w larnace również było puste. I też tam nie było za bardzo ludzi. Oczywiście ma to swój plus, pewnie wiele osób powie, bo nie ma kolejek, nie ma tłumów, no ale z drugiej strony to jest też miejsce pracy wielu osób i, i chyba to jest najbardziej przykre w tej całej sytuacji. No jak już byliśmy na lotnisku, to mieliśmy wypożyczony samochód online, i tutaj taka wskazówka do Was, dla Was. My skorzystaliśmy z takiej okazji, ponieważ ja rezerwowałam przez Booking hotel. I później pojawiła mi się informacja, że mam 50 zł zniżki na wypożyczenie samochodu. I z tej zniżki skorzystałam. Wypożyczyłam samochód przez firmę Budget. Natomiast pojawiła mi się informacja, że mogę dokupić pełne ubezpieczenie. Ja zawsze te pełne ubezpieczenie biorę, jednak tutaj nie zwróciłam uwagi na to, że ubezpieczenie oferuje firma Booking, później Rental Cars. Co to znaczy w praktyce? Jak przyjechaliśmy na lotnisko odebrać samochód, to pani się zapytała, czy kupujemy ubezpieczenie. No ja powiedziałam, że, że nie, bo mamy kupione, no ale pani wtedy bym powiedziała, że tak, ale w zewnętrznej firmie. E, jeżeli coś się, no i ona i tak mi zablokuje tam 650 euro na karcie kredytowej. Jeśli coś się stanie z samochodem, to oni i tak te pieniądze z kaucji wezmą, a ja będę musiała się upominać o moje pieniądze. Już tam w bookingu. A gdybym kupiła ubezpieczenie bezpośrednio u nich, to bym po prostu niczym nie musiała się przejmować, żadnej kaucji bym nie musiała zostawiać. Więc to jest taka dla mnie nauczka na przyszłość i taka lekcja na przyszłość, żeby sprawdzić, kto oferuje ubezpieczenie, jeśli kupuje je online, bądź kupić, zarezerwować jedynie samochód, a po prostu później do, ubezpieczenie dokupić na miejscu. Ono może być troszkę droższe, no ale to jest święty spokój. Na szczęście. U nas nic się nie stało, więc całą zablokowaną kwotę od razu po oddaniu samochodu nam po prostu zwrócili. No ale jakby tego było mało, to była jeszcze jedna akcja. Tylko my w ogóle zarezerwowaliśmy taki dosyć słaby samochód, bo wzięliśmy Nissan Micra, bądź podobny, i on kosztował na tydzień A230 zł. Natomiast w pożyczalni Pan nam powiedział, że dostaniemy kiesit. No to jest samochód w sumie wyżej. No i nie wiem, czy wiecie, ale na Cyprze jest ruch lewostronny. No i Elżbieta, może bym tak bardzo nie spanikowała, gdyby to był dzień, ale my doleciliśmy po godzinie chyba 20 czy 21 i było już ciemno i wiecie, Pierwsze trzy ronda w lewo, w ogóle jechać jakąś autostradą. Dobra, to jeszcze ogarnęłam, ale nagle patrzę, że świeci mi się kontrolka taki e, żółty wykrzyknik w trójkącie. No i to świadczyło o tym, że ciśnienie w oponach nie jest dobre. No i generalnie myślałam, że po prostu trzeba dopumpować te opony. No i stwierdziliśmy z Piotrem, że odjechaliśmy dopiero 5 km od lotniska, więc sobie zawrócimy. Mm, no i był problem z tym zawróceniem. Bo wszędzie były znaki, zakaz, jak już zjechałam z autostrady, pierwszym zjazdem w bok, to później była też droga dwupasmowa, i wszędzie był zakaz e, zawracania. No, i ja po prostu w pewnym momencie wpadłam w taki atak paniki, że się zatrzymałam. Na środku powiedziałam, że nigdzie dalej nie jadę. E, wszyscy zaczęli na mnie trąbić. Ale jak przestali trąbić, pojechali dalej i nikogo nie było, no to sobie wtedy dopiero zawróciłam. Jednak akcja była e, nieciekawa. Dojechaliśmy na miejsce, dojechaliśmy na lotnisko. Okazało się, że mamy flaka, ale powiem Wam, że takiego flaka, że, że e, to było widać gołym okiem. I dziwne, że ten pan, jak oglądał ten samochód, to tego nie widział, bo to nie jest. E, na pewno my, to mieli, my już z tym wyjechaliśmy, tylko ja po prostu byłam taka zestresowana, że wsiadam w samochód, gdzie będę musiała jechać lewą stroną, że nie, zauważy, nie zauważyłam tego, że ta kontrolka się świeci. E, no i panowie bez problemu wymienili nam samochód na taki sam. Mm, nie musieliśmy za nic płacić, oni powiedzieli, że to jest ich wina, ale ja też się w sumie dziwiłam, że ja nie czułam tego, jak jechałam, że, że te tylnie koło coś mi tam nie pasuje. W ogóle pierwszy raz miałam flaka i myślałam, że to czuć, że się ma tego flaka. No bo w sumie jak się ma samochód bez takiego e, wsparcia elektronicznego, no to skąd Ty wiesz, że Ty masz flaka? Takie moje przemyślenia w Ether. Także e, akcja z wypożyczalnią była taka i na miejsce dojechaliśmy, ha, nie wiem, dopiero o 23. No ale jak już dojechaliśmy na miejsce, to ja byłam bardzo happy, ponieważ hotel był super. Naprawdę był super. Grała muzyczka na żywo, akurat były palmy, był basen, wszystko było ładnie podświetlone. Sobie siedziało kilka osób, ale naprawdę kilka. Nie wiem, z cztery, sześć osób może siedziało i sączyło sobie drinka. Dostaliśmy pokój, też dostaliśmy pokój wyżej. Bo powiedzieli nam, że, że akurat mają taki, że te pokó ten pokój, który my zarezerwowaliśmy w tym standardzie, mm, już nie jest dostępny, więc oni przygotowali dla nas pokój wyżej, także bardzo miło. E, no i poszliśmy, e, się rozpakowaliśmy, no i wybraliśmy się na kolację, bo zrobiliśmy bardzo mało rozsądną rzecz, która w sumie później okazała się bardzo jednak rozsądną. Że nic nie zjedliśmy. Zjedliśmy w domu dwa posiłki przed wyjazdem i od tej 14 do 23 nic nie jedliśmy. Byliśmy turbogłodni, ale naprawdę byliśmy turbogłodni. No i Cebula, The Traveling Onion, u siebie polecała tawernę Napa, żeby tam zjeść mezę. A mezę, słuchajcie, to jest taka uczta, gdzie płacicie od osoby określoną kwotę, około 20 euro zazwyczaj. I dostajecie tam kilkanaście nawet dań. I zawsze jest tak, że to jest dla minimum dwóch osób. Czyli jak ja byłam z Piotrem, to nie mogliśmy zamówić takiej jednej porcji, ale na przykład, gdyby były z nami dodatkowo dwie osoby, no to moglibyśmy zamówić też dla dwóch osób i po prostu zjeść to w czwórkę. No i z racji tego, że ja tak za mięsem za bardzo nie przepadam i tego mięsa jem mało, ewentualnie zjem kurczaka, ryby i owoc morza no to stwierdziliśmy, że nie weźmiemy tego standardowego mezę, bo tam była i jagnięcina i e, nie wiem co tam jeszcze mogło być wołowina może nie wiem w sumie, czy tam była wołowina, ale na pewno była jagnięcina. no i wzięliśmy po prostu fish mezę, czyli rybne i powiem Wam, że to było chyba to była chyba moja najlepsza uczta w życiu naprawdę zapłaciliśmy po 22,5 euro od osoby i na początku dostaliśmy pitę z oliwkami, z pastą z oliwek. Pasta z oliwek to było chyba najlepsze, co ja tam jadłam, i tylko w tej tawernie była ta pasta. W żadnej innej knajpie nie znalazłam tej pasty. Był humus, tahini, była jeszcze jakaś inna pasta. Do tego była grecka sałatka, czyli sałata, pomidor, ogórek, cebula i feta. Później przyszły kalmary smażone, ośmiornica smażona, makaron z krewetkami, krewetki takie, krewetki siakie, ryby grillowane, ryby w panierce. Najlepsza w ogóle była na koniec ryba z grilla, ale była taka bialutka, po prostu biel alpejska, naprawdę, i była tak pyszna no coś cudownego. I powiem wam, że my wszystko zjedliśmy. Naprawdę wszystko zjedliśmy, wszystko tam, jeszcze były mule, no po prostu był penful wypas, taka uczta śródziemnomorska. I my wszystko zjedliśmy. Nawet pan nam pity donosił. I powiedział, później jak talerze zabierał, to powiedział, że my chyba jesteśmy na coś wygłodniali. No i my powiedzieliśmy, że w sumie tak, no bo ostatni posiłek jedliśmy prawie 10 godzin wcześniej. No także. Także ta uczta na pewno pozostanie mi w pamięci i. I było super. No i oczywiście do tego wypiliśmy całą butelkę wina, wina domowego. To jest coś, co zawsze bierzemy do picia, jak jesteśmy we Włoszech, w Portugalii. Wino domu naprawdę jest zawsze najtańsze i super smakuje. Później poszliśmy po tej kolacji trochę się przejść, bo byliśmy tak najedzeni, że, że ledwo się toczyliśmy. No i zwiedziliśmy sobie miasteczko, do którego przyjechaliśmy, a zatrzymaliśmy się w Ajanapa, agianapa. Niektórzy mówią tak, niektórzy mówią tak. Jeszcze chyba słyszałam, jak się mówi achianapa. No, także będę mówiła po polsku, ajanapa. Nie wiem, czy to nie będzie źle, ale no to, żeby było bezpiecznie, będę mówiła agianapa. No i właśnie się tam zatrzymaliśmy, ponieważ czytaliśmy, że to jest taki najbardziej znany kurort. I ja przepadłam po prostu, dla mnie to było miejsce idealne na wypoczynek, natomiast bardzo dużo osób mówi, że to jest takie cypryjskie mielno i rzeczywiście, tam jest full klubów, jest w ogóle jakiś klub, który mieści 4000 osób, jest chyba pięciopiętrowy, czy tam ma pięć sal, wszędzie są neony, wszędzie jest muza, dj i tak dalej. Ja jestem młoda, więc dla mnie taki klimat jest super i mi odpowiada. No, ale teraz nie było ludzi, to po pierwsze, a po drugie był zakaz tańca. I powiem Wam, że były normalnie znaki z przekreślonym tańczącym ludzikiem znaki zakazu. I raz jak siedzieliśmy w barze, który się nazywał Square, na drinku. I grała muzyka na żywo, była rewelacyjna, naprawdę. Na początku był pan, który na gitarze grał ballady, takie i śpiewał, po prostu był cudowny. A później przyszedł zespół, też był fajny, ale nie był tak fajny jak ten pan. I nagle wyszły dwie i zaczęły tańczyć, to normalnie przyszedł uchroniarz i ją usadził. Nie można było tańczyć, można się było tylko gibać na swoim stołku, Co było też przykre. Bo ja Wam powiem, że jestem osobą, która nie jest jakaś turboimprezowa, ale lubię się pobawić. I ja w te wakacje byłam tylko dwa razy gdzieś potańczyć. I to jeszcze na, na otwartym powietrzu, bo wiadomo, że, że nie można. Także człowiekowi brakuje takich uciech. No dobra, to my z tego e, obchodu po mieście który był dosyć szybki, no bo to jest małe miasteczko. Ono chyba tam widziałam gdzieś jakieś dane z 2010 roku, to te miasteczko zamieszkuje 2,5 tysiąca osób. No ale wiadomo, w, w sezonie tam jest turbo dużo turystów. E, następnego dnia, czyli w czwartek, poszliśmy pieszo z naszego hotelu na plażę Nisibic. Ona była oddalona od nas o jakieś 2 kilometry. I e, spacer w tym upale nie należał do najprzyjemniejszych, no ale ja stwierdziłam, że chcę sobie na plaży wypić drinka czy tam piwo, no i nie będę jechała samochodem. W sumie spoko się przeszliśmy, ale naprawdę w tym ukropie to, to nie, było, nie była żadna przyjemność. E, plaża po prostu e, kopara mi opadła, rewelacyjna. Było bardzo mało ludzi. Woda była niesamowicie czysta. Piasek był biały, więc wszystko było widać. Dłu, bardzo długo było płytko. Można było, wiecie, sobie chodzić na kolanach, na dłoniach, po prostu się czylować w tej wodzie. Ja nie lubię wchodzić do otwartych zbiorników, gdzie nie wiem jak wygląda dno, albo gdzie są jakieś glony, jakieś kamienie, jakieś takie syfy. Bo ja się czuję strasznie niepewnie. A tam wszystko widziałam i naprawdę komfort mojego obcowania z tą wodą był bardzo wysoki i bardzo mi się to podobało i byłam po prostu zauroczona tą plażą i szczerze mogłabym tam chodzić codziennie. I bardzo mi się ona podobała, było fajnie, bo było, położyliśmy się na leżakach, które, za które trzeba było zapłacić i to jest właśnie na Cyprze, na każdej plaży, na której byliśmy, to jest 2,50, 2,5 euro za każdy leżak i 2,5 euro za parasol gra muzyka, był właśnie DJ tam od 12 do 18, .00. to naprawdę taki fajny DJ, który grał dobrą muzykę i było też takie centrum sportów wodnych, gdzie Was ściągali na różnych takich dmuchanych bajerach, można było też pojeździć sobie skuterkiem no i my oczywiście się skusiliśmy na taką kanapę i to było turbo fajne, my wcześniej na tym jeździliśmy też w Czarnogórze i ja generalnie od małego byłam takim dzieckiem, które... Zawsze chciało iść na banana, właśnie nad Bałtykiem. I to było o tyle śmieszne, że jak ja z rodzicami czy z dziadkami, to jechali tam na przykład tacy, nie wiem, ludzie po 20-30 lat i taka dwunastoletnia Elka. I ja z tyłu, bo, naj, bo najbardziej rzuca. No, także ja byłam takim dzieckiem. No i tutaj też właśnie Piotrek mi obiecał, że pójdziemy. Także ja byłam nakręcona. Przez pół dnia, no i później, e, później poszliśmy na tą kanapę i było ekstra. Wieczorem odkryliśmy nową knajpę, która się nazywała Kota, i to była knajpa grecka i też odkryliśmy ją dzięki The Traveling Onion. E, tam e, serwowano e, właśnie dania kuchni greckiej i najśmieszniejsze było to że jak właściciel, który nas obsługiwał zapytał się skąd jesteśmy, jak powiedzieliśmy, że z Polski, to nagle podeszła do nas pani z dziewczynką i ta dziewczynka do nas powiedziała dobry wieczór. Okazało się, że żona właściciela jest Polką, także wracaliśmy tam jeszcze dwa razy, jedzenie było rewelacyjne i my braliśmy takiego kebaba z kurczaka w picie, ja brałam w picie greckiej, Piotrek brał w picie cypryjskiej. I słuchajcie, to było... To był inny kebab w ogóle od tego, który jest u nas w Polsce. Ta bułka była widać, że była świeżo wypiekana. Mięso było takie niespalone, nie było naprawdę dobre. Było full warzyw w środku i nie było tych wszystkich sosów, bo u nas to jest w ogóle sos z bułką i z mięsem. A tam była bułka, mięso, warzywa i sos. I no naprawdę, bardzo dobre było tam jedzenie, rewelacyjne i oczywiście też bardzo dobre wino. No, także y, te dwie knajpy polecam najbardziej i tam jedliśmy, w tej tawernie NAPO w ogóle jedliśmy dwa razy, w tym kota jedliśmy trzy razy i gdybyśmy tam zostali, to pewnie tylko tam byśmy chodzili jeść, gdzie my w ogóle jesteśmy ludźmi, którzy chodzą na wakacjach codziennie do innej knajpy. I tutaj też widziałam, wy się na Instagramie mnie nie pytaliście, czy wyszłoby taniej, y, Gotować samemu czy chodzić po knajpach? No, oczywiście, że gotowanie samemu jest tańsze, ale ja Wam powiem, że ja jadę na wakacje po to, żeby chodzić po knajpach. To jest w ogóle dla mnie atrakcja numer jeden, więc ja nie wyobrażam sobie jechać na wakacje i całe wakacje gotować i nie zajść do restauracji albo zajść do restauracji tylko dwa razy. I my na knajpy wydaliśmy full kasy, ale ja byłam na to przygotowana i uwzględniałam to w swoim budżecie, bo wiedziałam, że to nam sprawia największą przyjemność. I tak naprawdę żadnego alkoholu nie kupiliśmy sami w sklepie. Cały alkohol kupowaliśmy zawsze w restauracjach i zawsze braliśmy butelkę wina. I tak samo też żadnego śniadania nawet nie zjedliśmy w domu, tylko wszystko jedliśmy gdzieś na mieście, oprócz tego, że mieliśmy te pierwsze cztery razy śniadanie po prostu w hotelu. Ale sami gotować nie gotowaliśmy, natomiast gdybyśmy gotowali sami, no to najprawdopodobniej byśmy wydali dużo, dużo mniej, bo zazwyczaj takie wyjścia do knajp. Codziennie kosztowały nas około 70 euro. 70-80 euro. Takie d dwa wejścia do knajp. Dobra, teraz będzie mniej o jedzeniu, a więcej o zwiedzaniu. W piątek następnego dnia wybraliśmy się na kawo Greco. I powiem Wam, że ja myślałam, że to będziemy zwiedzać przez 3 dni. A to tylko na mapie tak strasznie wyglądało, bo to się okazało, że są naprawdę niewielkie odległości. Na kawo Greco znajdziecie takie. Miejsca jak Love, chciałam powiedzieć Love Bridge, ale Most Miłości, jaskinie Sea Caves, takie jaskinie morskie. Znajdziecie tam również Blue Lagoon i, i naprawdę fajnie to wszystko wygląda, ale to się objeżdża tak, że z jednego miejsca do drugiego jest dosłownie 3-4 minuty autem. I my chcieliśmy wynająć kłada i pojechać tam kładem, bo naczytaliśmy się, że droga nie jest zbyt ciekawa, a w Key Seat jest ten przód bardzo niski i bałam się, żebyśmy tego nie, nie urwali. Natomiast droga okazała się bardzo przyjemna, praktycznie cały czas był asfalt. No a na kładzie byśmy się roztopili. Myślę, że byśmy się roztopili i chyba udusili od tego kurzu, bo tam się strasznie kurzyło. Także. Samochodem jak najbardziej się, się opłaca, no i to są małe odległości, także zaliczyliśmy wszystkie te punkty charakterystyczne. Na blogu Wam dokładnie napiszę, gdzie po kolei byliśmy, gdzie się zatrzymywaliśmy. Natomiast na sam koniec chcieliśmy iść na plażę, no i pojechaliśmy do zatoki drzew figowych. Jednak powiem Wam, że ta plaża jakoś tam nam się nie podobała. Owszem, woda była taka trochę jak na nisy, czyli też był na dole jasny piasek i było płytko, natomiast Jakoś tak było dużo tych parasoli, dużo tych leżaków, a wszystkie restauracje były oddalone tak, że trzeba było się ubierać i, i odchodzić spory kawał. Więc to nam trochę przeszkadzało i się tylko tam wykąpaliśmy, zobaczyliśmy jak tam jest i stwierdziliśmy, że jedziemy na jeszcze inną plażę, na Konos Beach. No i tam było też super ładnie. I to była taka bardziej kameralna plaża. I też, też bardzo fajna. Także ja najbardziej polecam Nissi Beach, a na drugim Konos Beach. I to jest świetne miejsce dla osób, które lubią być same, te Kawu Greco, lubią być same nad wodą i pływać, właśnie w jakichś takich okolicach skałek. My spróbowaliśmy, chwilę popływaliśmy przy Blue Lagoon, ale ja Wam powiem, że dla mnie to jest. Ja mam taki strach, że ja po prostu uderzę w skałę, się rozetnę, utonę i. I po prostu ja z tego nie czuję takiej przyjemności, jak tam pływam. W ogóle, jak byliśmy przy Sea Caves, to ludzie skakali z góry, gdzie ja na tym klifie się bałam usiąść do zdjęcia, a ludzie po prostu skakali z góry, nie wiem ile tam było, metrów z 15, może nawet więcej. Na przykład ja uważam, że to jest turbo nieodpowiedzialne, bo nie wiadomo, czy tam nie ma żadnej skały na dole, czy się dobrze skoczy, czy się trafi w odpowiednie miejsce. Ja bym w życiu czegoś takiego nie zrobiła. Nawet jak ktoś by tam stał i by mi dawał milion dolarów za to, że ja skoczę, to ja bym tam nie skoczyła. I tak samo nie chciałoby mi się schodzić i po tych mokrych skałach jakoś, no bałabym się, że spadnę. Także wiem, że dużo ludzi lubi taki klimat, więc to miejsce jest dla Was. Ja byłam, troszkę tego posmakowałam, ale. Ja wolę położyć się na leżaczku i mieć nad sobą parasol, sobie poczytać w spokoju książkę, niż się stresować, czy zaraz się nie ześliznę z tego kamienia i nie wpadnę, i tam głowy sobie nie rozbiję. No, także widzicie, we mnie są też takie trochę jakieś sprzeczności. Z jednej strony na jakimś szalonym bananie chętnie pojadę, ale już na skałkach to nie chce mi się pływać. Kolejnego dnia wybraliśmy się na ostatnią plażę, którą miałam zapisaną na liście, czyli Makronisus Beach, ale ona, tak samo jak ta plaża drzew figowych, nie zrobiła na nas zbyt dobrego wrażenia. Było tam też full dzieci, które były głośno, a ja wolę, jak jest na plaży głośno od muzyki. Więc po prostu, co zrobiliśmy? Wróciliśmy na Nisy Beach i byliśmy drugi raz na Nisy Beach i było też super. No i później y, zawinęliśmy do domu, oczywiście się tam wykąpaliśmy, opłukaliśmy się z całej tej soli i ruszyliśmy do miasteczka, y, które się nazywa Lewkara. I... Na Instagramie umieściłam aż trzy zdjęcia z tego miejsca, ponieważ tam było tyle przepięknych kolorowych drzwi, turbo-Instagramowych, no, no i stąd właśnie te zdjęcia. W miasteczku nie było za bardzo co robić. Oczywiście się tam przyszliśmy, przespacerowaliśmy, były piękne widoki, jak jechaliśmy. Jak wracaliśmy, był piękny zachód słońca i jedliśmy bardzo dobrą pizzę. Taka ciekawostka, bo jakoś chyba innych restauracji tam za bardzo nie było, ale pizza była. Znaczy pizza nie była jakaś rewelacyjna, ale pan sam robił oliwę i była boska i robił też taką pastę chili z oliwą. I jak się posmarowało tym pizzę, to była boska razy tysiąc. Dlatego, jeżeli będziecie w lewkarze, to serdecznie Wam to będziecie w takiej porze obiadowej, to serdecznie Wam polecam pizzerię. Ona się nazywa Chyba Da Vinci. No i po tym zachodzie słońca stwierdziliśmy, że się przejedziemy właśnie takimi wioseczkami, żeby zobaczyć, jak takie życie na wsi wygląda na cyprze. Tak po prostu sobie za tej szyby samochodu popatrzeć i dojechaliśmy do larnaki. Myśleliśmy, że sobie tam gdzieś usiądziemy, posiedzimy, fajnie spędzimy czas, przejdziemy się, no bo w sumie to jest duże miasto. Też słyszeliśmy, że ta promenada w ogóle wszyscy mówili, plo, promenada w larnace to coś rewelacyjnego. I powiem wam, że z tego y, Ayanapa, ja Agianapa, ja Achianapa, ja Wybierz, która wersja dla Twoich uszu jest najlepsza, e, gdzie praktycznie nie było ludzi i nie było turystów, przenieśliśmy się do Larnaki, gdzie był multum ludzi na tym deptaku, i to był po prostu dla mnie to był miks krupówek i miks Monciaka. Wiecie, te wszystkie jakieś. A, i miks długiej, bo wczoraj byliśmy też na długiej i też te wszystkie latające kulki, e, balony z LEDami w środku, jakieś zabawki dla dzieci, e, jakieś suweniry z Chin, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu dla mnie to było za dużo. I tam nawet nie było ładnie. Więc przeszliśmy się tylko tam nie wiem, z kilometr w jedną, z kilometr w drugą i stwierdziliśmy, że siadamy do samochodu i jedziemy yy, chyba wtedy znowu na kolację do tawerny Napa. No, także wróciliśmy do naszego miasteczka i tam woleliśmy się w spokoju, przespacerować i chyba nawet poszliśmy do yy, właśnie do tego baru na, na drinka jeszcze posiedzieć. I to był nasz ostatni pełny dzień, ponieważ kolejny dzień, czyli niedziela, to był e, dzień naszego wymeldowania się z hotelu, i najśmieszniejsze jest to, że wzięliśmy hotel z basenem, a ani razu nie pływaliśmy na basenie, bo nie mieliśmy po prostu czasu, mieliśmy tak napięty grafik. No ja też, e, jeżeli plaża była taka, bo ja zazwyczaj jak jechałam na jakieś takie wakacje, typu Egipt, Tunezja, to się nie kąpałam e, w. To się nie kąpałam w e, otwartej wodzie, tylko po prostu kąpałam się w basenie, bo, bo czułam się tak bezpieczniej. A tutaj czułam się naprawdę super bezpiecznie e, w, w morzu, więc za, za to duży plus. I tak samo nie kąpaliśmy się. Pamiętam, jak byliśmy we Włoszech, to się w ogóle nie kąpaliśmy, bo ja nie chciałam. E, no, tak było. W Hiszpanii, jak byliśmy, to też właśnie się wykąpaliśmy się, jak pierwszy dzień byliśmy na plaży, a potem już ze znajomymi stwierdziliśmy, że będziemy zostawać na basenie. No bo na basenie w sumie było fajniej. Nie musieliśmy płacić za leżaki, za drinki. Wszystko mogliśmy sobie sami robić na basenie, który był pod naszym e, mieszkankiem. E, także wracając do tego basenu, no to nie skorzystałam, ale chciałam iść do aquaparku, bo się naczytałam i nasłuchałam, że właśnie e, jest tam aquapark, który jest H w dziesiątce najlepszych akwaparków w Europie, a ja uwielbiam takie zaba za zabawy, uwielbiam zjeżdżalnie, uwielbiam pluskanie się w takiej wodzie. No i co? Poszliśmy do akwaparku, kupiliśmy bilety online, były 50% tańsze, więc naprawdę się opłacało. Zamiast 40 euro za osobę zapłaciliśmy po 20 i do tego mieliśmy jeden napój gratis. My nosiliśmy swoją butelkę z wodą, taką, która trzyma zimno przez 24 godziny, więc w sumie tam nie wykorzystaliśmy tych koponów, bo mieliśmy wodę naszą, no ale tam woda, jakby napój kosztował kilka euro, więc to i tak się komuś zwracało, jeśli ktoś nie wziął ze sobą wody, więc cena naprawdę nie była wygórowana. Water bo tak się nazywał ten aquapark, był otwarty jedynie w weekendy. Właśnie przez COVID był otwarty tylko w weekendy, bo po prostu było zbyt mało chętnych, żeby przychodzić tam 7 dni w tygodniu. No i my byliśmy w niedzielę. Na początku faktycznie było mało ludzi, a potem zrobiło się trochę więcej, no i te kolejki na takie super atrakcje rzeczywiście, rzeczywiście się dłużyły. I w takich 35 stopniach stanie tam po prostu w tym ogniu, no to nie, nie było zbyt ciekawe. No, ale pokorzystaliśmy sobie trochę z tych zjeżdżalni. Ja nie byłam jakaś pod super wrażeniem. Powiem Wam, że trzy dni chyba odliczałam do tego Aquaparku, bo się nie mogłam doczekać, a szału na mnie nie zrobił. Dużo było takich atrakcji dla, właśnie dla takiej 12 Elżbiety. To wydaje mi się, że byłoby tam super. Ale że jestem starsza i. Też byłam w akwaparku w hajduż tylko ja też tam byłam dawno, ale żaden chyba akwapark nie zrobił na mnie takiego wrażenia jak ten w hajduż Tam były na przykład takie zjeżdżalnie, że się w siedem osób na Pontonie zjeżdżało i to było ekstra, a tutaj maksymalnie w trzy osoby. No i w ogóle słuchajcie, była zjeżdżalnia, gdzie się zjeżdżało w trzy osoby i nie można było zjeżdżać w dwie. No i oczywiście wszyscy podchodzili i byli w trzy osoby, a my byliśmy we dwójkę i nikogo tam nie znaliśmy. I wyobraźcie sobie, że najpierw jedna pani, która stała i nas z boku obserwowała, e, powiedziała, że z nami pojedzie, bo widzi, że ja tak mocno chcę. E, no to zjechaliśmy z nią i było fajnie. A później mówię do Piotrka: Ja jeszcze raz tam idę, bo przed wjazdem chcę jeszcze raz z tej zjeżdżalni zjechać. I mówię: Będę stała tak długo i tak długo będę ludzi prosiła, że w końcu ktoś ze mną zjedzie. I wyobraźcie sobie, że zjechało trzech takich małych chłopców e, i przyszedł ich tata. I, powie... no, ja się... Aha, i powiedział, że któryś z nich może zjechać z, z nami, bo on by zjechał z tymi dwoma chłopcami. No i ja wiem że super, że dziękuję. On do mnie mówi, wybierze sobie pani, który, który ma jechać. A to było, wiecie, trzech takich nie wiem, tam 10-12 lat, trzech takich chłopaków, no ale najstarszy się zgłosił, że pójdzie z nami. Zbiliśmy sobie piątkę, zjechaliśmy razem, było fajnie, no ale Piotr powiedział, że tylko ja jestem zdolna do tego, żeby na 12-letnich dzieciach wymusić, żeby po prostu ze mną zjechały na pontonie. Ale było fajnie. Tata też mógł zjechać, bo w sumie jakby ich tata chciał zjechać z nami, no to byśmy przekroczyli chyba limit wagowy, więc, więc lepiej było, jak zjechaliśmy po prostu z jednym z chłopaków. Około godziny tam 15 stwierdziliśmy, że się zawijamy, no i jedziemy do Pafos. Zarezerwowaliśmy sobie tam nocleg, no i ja taka byłam mega podekscytowana, bo nie mogłam się doczekać, właśnie zmiany klimatu to będzie coś nowego ale powiem Wam szczerze, że tak w głowie sobie myślałam, że a może tutaj w, tej, w tym naszym hotelu przedłużymy sobie wyjazd jednak do końca, a do tego Pafos po prostu wybierzemy się na jeden dzień. Bo to jest, wiecie, to jest jakby przejechanie całego Cypru Południowego od z prawej strony do lewej, ale to jest tylko 180 km, więc to są dwie godziny autostradą, eee, więc mogliśmy to zrobić w jeden dzień. No ale dobra, powiedziałam, pierwotny plan był taki, że jedziemy do Pafos na połowę czasu, więc jedziemy. No i jak dojechaliśmy tam wieczorem, to. Eee, no to po pierwsze, ten nasz apartament nie zrobił na mnie zbyt dużego szału, bo ręczniki były twarde i śmierdzące w porównaniu do tego, co mieliśmy w hotelu, gdzie tam był Turbo Luksus, to, to były twarde, śmierdzące ręczniki. Był w ogóle limit na prąd, że nie mogliśmy zużyć więcej niż 15 kWh w godzin ciągu, w ciągu doby. No a wiadomo, klimatyzacja trochę ciągnie później znalazłam też kartkę od właścicielki i napisała tam ona, że nie może być żadnych okruchów bo przyjdą mrówki no to ja już taka spanikowana powiedziałam do Piotrka, że po prostu nic nie jemy w tym apartamencie, bo będą tutaj mrówki a i tak słuchajcie przyszły i to były po prostu mrówki giganty eee, no więc dla mnie to, 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 to są spore minusy tego apartamentu, no i też myślałam, że on jest troszeczkę bliżej całego centrum no ale nie był więc musieliśmy tam się prawie 2 km w jedną stronę przespacerować no ale dobrze, chociaż, chociaż trochę pochodziliśmy cały deptak w pafos był ładny był, z pewnością ta promenada była ładniejsza niż w Larnace taka była bardziej kameralna ale też nie mogliśmy jakoś znaleźć żadnych fajnych poleceń blisko tego miejsca, żeby coś zjeść na kolację zeszliśmy do pierwszej lepszej knajpy i po prostu jedzenie było ohydne no i ja już byłam wkurzona ja już powiedziałam, że ja chcę wracać do, do naszego hotelu starego, że mi się tutaj nie podoba. No i w sumie powiem Wam, że mogłam wrócić. No ale też z drugiej strony, bym najprawdopodobniej, jakbym taka wkurzona wróciła, no to bym nie zobaczyła tych super miejsc, które mimo wszystko widzieliśmy, nie przeszłabym się tym wąwozem. Tak już mam zaliczone, nigdy już w tamte miejsca się nie wybiorę, ale wam powiem szczerze, że do Ayanapa jeszcze chętnie bym pojechała. Ciekawe w ogóle, jak tam jest w takim sezonie turystycznym bez covidu, gdzie tych ludzi jest dużo więcej. Ciekawe. Być może, może nawet by mi się tam nie spodobało w ogóle, bo byłoby też za dużo ludzi, ale teraz było idealnie, naprawdę było idealnie. No i co my tam obok tego w Pafos robiliśmy? No to wybraliśmy się na wycieczkę samochodem. Odwiedziliśmy wąwóz Awakas i to było fajne. To naprawdę było fajne, tylko duży minus za to, że temperatura właśnie było 35 czy 36 stopni, w pełnym słońcu iść. Zanim doszliśmy na ten wąwóz, no to szliśmy po prostu pod gołym niebem. No i później w tym wąwozie było już chłodniej. Spędziliśmy tam, nie wiem, z półtorej godziny w tym wąwozie. Można było sobie pokicać po tych kamieniach. Naprawdę robiło to... W Spore wrażenie. tak Ja i tak uważam, że natura jest najlepszym architektem i naprawdę tworzy przepiękne, przepiękne rzeczy. Także ten wąwóz był fajnym doświadczeniem. Natomiast później zdecydowaliśmy, że wybierzemy się na plażę Lara, gdzie wylęgają się żółwie. Ale niestety droga była straszna i ja chyba nie wiem, trzy czwarte drogi przejechałam i stwierdziłam, że zawracam, bo prawdopodobieństwo, że trafimy na moment, kiedy te żółwie będą wodować, jest bardzo małe. A to, że się zakopiemy albo rozwalimy samochód, albo coś z nim zrobimy, no to jest bardzo duże i po prostu, niech, po prostu już mnie to wszystko tak denerwowało, że stwierdziłam, że zawracamy i niestety tam nie dojechaliśmy. To Do tego żałuję, że tam nie dojechaliśmy, ale wydaje mi się, że że kiją bym tam po prostu no, no nie dotarła. Później stwierdziliśmy, że pojedziemy gdzieś na obiad i właśnie chcieliśmy ruszyć na północ, także wyruszyliśmy w stronę Polis. Widoki były super, naprawdę pięknie, było wszystko widać, pod takie dosyć duże górki się podjeżdżało. I zajechaliśmy do miejscowości Lacy. To był też taki jakiś kurort nad wodą, z jakiejś takiej knajpki, właśnie przy, przy samym brzegu morza. No, i tam jedzenie niestety też było tragiczne. <noise> Także drugi dzień z rzędu nie zjadłam nic dobrego, a dla mnie to jest gorsze, jakby nie wiem, cały dzień padało. Naprawdę, to, że zjadłam źle, to było dla mnie gorsze niż jakby cały dzień padało. No i wróciliśmy. Stamtąd jakby zaczęliśmy wracać z powrotem do Pafos. Po drodze zajechaliśmy na zachód słońca przy wraku statku EDRO 3. I to było super doświadczenie. Naprawdę ten wrak jest imponujący, jest ogromny, rozbił się stosunkowo niedawno, a przy zachodzie słońca naprawdę wyglądał rewelacyjnie. Więc polecam Wam pojechać tam szczególnie właśnie jak zachodzi słońce. I z wraku pojechaliśmy już do, do Pafos i chyba tam wybraliśmy się na kolację, która w końcu była w miarę dobra. Ale też nie była taka e, smaczna jak nasze wcześniejsze e, doświadczenia kulinarne. We wtorek wybraliśmy się na Coral Bay, to jest najpopularniejsza plaża w, w okolicach Pafos, Zatoka. E, było spoko, ale woda nie była taka jak na Nisi, w ogóle to nie było podjazdu. Dla mnie to był taki Bałtyk trochę. No, i to był nasz ostatni dzień opalania. Tam sobie poczytaliśmy książki na leżakach. Potem wybraliśmy się na taki spacer po Pafos, który był w sumie mało interesujący, bo my też jakoś nie interesujemy się mocno historią. Tak, żeby chodzić, tym bardziej w 35 stopniach i obserwować mozaiki czy jakieś tam starożytne pozostałości. Więc po prostu szybko się zawinęliśmy z powrotem do domu. Obejrzeliśmy na telefonie ostatni odcinek opowieści podręcznej, także na wakacjach też skończyliśmy nasz serial. No i wieczorem udaliśmy się na drink do knajpy Muse z pięknym widokiem na całe pafos. Tam też siedzieliśmy do zachodu słońca, no i później poszliśmy na kolację do knajpy, która była nam bardzo gorąco polecana, ale była turbo słaba. Naprawdę w ogóle nie mogliśmy tam wejść. Dostaliśmy jeden stolik, po prostu taki na uboczu totalnie, bo wszystkie były zarezerwowane, a jedzenie było strasznie słabe, a bardzo drogie. Tak niedobrych krewetek to ja chyba nigdy w życiu nie jadłam. Także. Niestety, w pafos nie mieliśmy żadnych pozytywnych doświadczeń kulinarnych. No i co? No i potem przyszedł ostatni dzień, środa, wymeldowaliśmy się. Okazało się, że zużyliśmy w 3 dni nie 45, a 30 kWh, więc się zmieściliśmy w limicie. Pojechaliśmy na skałę Afrodyty. Tam dużo osób się kąpało, no ale tak jak ja mówię, ja bym tam nie weszła do wody. Więc porobiliśmy sobie tylko zdjęcia. Potem pojechaliśmy zobaczyć jakieś miasteczka górskie, i to było w sumie bez sensu, bo nic tam ciekawego nie zobaczyliśmy. Jedynie widoki, które widzieliśmy już wcześniej, a było turbo gorąco. No i potem pojechaliśmy do Sol i tam też nie było nic specjalnego. Po prostu to jest takie duże miasto. Raczej, no fajnie, zobaczyć też taką jakby. Inną stronę tego Cypru, że też tam są jakieś wieżowce, nie jest tylko taka ta niska zabudowa, taka turecko-grecka, tylko też są takie europejskie wieżowce. No, natomiast tam się przeszliśmy też w 36 stopniach, co nie było w ogóle przyjemne, i no i wsiedliśmy w samochód, pojechaliśmy, a pojechaliśmy jeszcze na White, White Stones Beach. I tam stamtąd mamy przepiękne zdjęcie we dwójkę. Musimy je w ogóle wy wydrukować. Zrobiła nam pani jedyne zdjęcie chyba, jakie mamy takie razem, że ktoś nam zrobił na wakacjach. Trafiliśmy na akurat dwie sesje ślubne, i tam byliśmy e, przy zachodzie słońca, i to było super. No i potem pojechaliśmy oddać samochód, no i czekaliśmy na lot na lotnisku. No i tak się nasze wakacje e, skończyły. Podsumowując, powiem wam takie trzy największe plusy i trzy minusy, jakie zauważyłam. E, także zacznę od plusów. Cypr jest świetny dla osób, które uwielbiają naturę, które uwielbiają piękne plaże, szczególnie właśnie te okolice Kavogreko. Obecnie podróżowanie przy COVID ma ten plus, że jest mało turystów, więc nie ma nigdzie kolejek, nie ma dużo osób, które nagle znajdują wam się na zdjęciu, nikt wam niczego nie zasłania to jest plus. Dla ciebie, jako dla turysty, ale to jest bardzo duży minus, niestety dla mm, gospodarki danego kraju i dla po prostu ludzi, którzy na tym zarabiają. Yy, dowiedzieliśmy się właśnie, jak siedzieliśmy w tej knajpie yy, greckiej, że no, sytuacja Cypryjczyków jest naprawdę nieciekawa, ze względu na to, no, że oni w dużej mierze żyją z tej turystyki, a, a no, ludzie, jeśli muszą jeszcze dodatkowo robić testy, no to nie tak chętnie przyjeżdżają. I to jest bardzo smutne, bo to nie dotyczy tylko Cypru, ale także no, innych miejsc na świecie. Więc jakby mm, z punktu widzenia turysty fajnie, ale cała reszta świata na tym niestety cierpi. Mm, no, środowisko jeszcze na tym zyskuje. To, to też warto wspomnieć. No i taki największy plus tych wakacji to też te dobre jedzenie w, tym pierwszym, w tej pierwszej części naszego wyjazdu. Naprawdę były przepyszne, po prostu ośmiornica, kalmary, te wszystkie humusy, pity, ten kebab. No, rewelacja, rewelacja. Dla mnie bije kuchnię włoską, naprawdę. Minusy to zdecydowanie temperatura we wrześniu 36 stopni w ciągu dnia. I 29 w nocy. To jest po prostu duchota, żar z nieba, za gorąco. Po prostu za gorąco. Do leżenia na plaży też, jak się szybko nie schowasz pod parasol, to też jest za gorąco. Drugim minusem naszej wycieczki było to, że my pojechaliśmy z czegoś, co jest super, w to, co jest słabsze, i było takie rozczarowanie. Natomiast, jakbyśmy najpierw pojechali do Pafos, to by nam się podobało, no bo jesteśmy na wakacjach, w sumie byśmy się rali. A jakbyśmy przyjechali później tam w e, okolice Kawo to by było wow, to jest raj. A tak jak poszło na odwrót, no to niestety było wow, to jest raj, a potem rozczarowanie. Więc to był minus naszej wycieczki. No i to jeszcze trzeci minus, to w sumie ja go trochę spowodowałam, że miałam taką manię zobaczenia wszystkiego. Miałam wypunktowane plaże, jakie chcę zobaczyć i jakby nie czerpałam przyjemności z tego, że tam e, jestem, tylko chciałam też niektóre punkty po prostu odhaczyć. No i to jest to, co mówiłam wam na początku. Trzeba sobie zadać pytanie. Ja dopiero doszłam do tego na koniec wakacji, ale będę mądrzejsza na przyszłe wyjazdy. Jaki w tym momencie jest dla ciebie idea, Jaka jest w tym momencie dla Ciebie ideal, definicja idealnego urlopu? I tak ten urlop spędzić? Także reasumując, gorąco polecam Wam cypr. Nie wiem, jak teraz jest z lotami. Widziałam, że sporo odwołują, ale temperatura dalej tam jest wysoka i myślę, że przez cały październik też będzie wysoka, a w listopadzie będzie już taka może bardziej przyjemna do zwiedzania. No i nie wiem czy w sumie, czy w listopadzie będzie można się kąpać. Także. No, to, to, to co powiedziałam w sumie wcześniej. Ja bardzo polecam Cypr, chętnie bym tam wróciła i niezmiernie się cieszę, że pojechaliśmy, spędziliśmy ze sobą czas, pokorzystaliśmy, pobawiliśmy się, podrinkowaliśmy, dobrze zjedliśmy. No i super, super czas, super wakacje i każdemu polecam, żeby był tak zadowolony. Chociaż, jak słyszeliście, ja trochę marudziłam, ale nie byłabym sobą, gdybym nie gdyby marudziła. E, także bardzo Wam dziękuję, że wysłuchaliście tego prawie godzinnego podcastu. Mam nadzieję, że kogoś e, namówiłam do tego, żeby wybrał się na Cypr. No i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Ja Was serdecznie zachęcam do śledzenia bloga, do śledzenia Instagrama e, no i do zapisania się do newslettera, ponieważ też niedługo wychodzi nowy produkt w sklepie Lelcia.pl i będą to jadłospisy jesienne, e, klasyczny, wegetariański oraz wegański. I tylko w jednego dnia będzie niesamowita cena. Aby je kupić i po prostu smacznie i zdrowo jesienią porą gotować. Raz jeszcze Wam dziękuję i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Cześć!